Operacja Styl. Dzisiaj będzie mówił dla was Michał Kękuś. Z kolei moim gościem będzie, można powiedzieć, człowiek orkiestra, czyli Bodzio. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jakbyś miał się jakoś przedstawić jednym zdaniem, to czym się głównie zajmujesz na swoim kanale? No właśnie, raczej to bym się określił, że robię filmy na YouTube'a, a co robię na YouTubie, jaką tematykę mają filmy, no to już trochę ciężej. No powiedziałbym, że ogólnie pojęty lifestyle z szczyptą wyzwań i dużą ilością gdybania. Ale tak, żeby to jednym słowem jakoś skleić, to nie wiem. Kanał Wszystko Vlog. Jak w ogóle doszło do tego, że założyliście z Patecem kanał? No, to był wieczór wrześniowy po skończeniu liceum. Siedzieliśmy akurat w knajpie ze znajomymi. No i pamiętam, że to nie była jakaś bardzo przemyślana decyzja. To było raczej rzucone luźno przeze mnie do znajomych, że ej, zakładam jutro kanał, ktoś chce ze mną. No i Kuba, z racji, że ma taki porywczy charakter, od razu rzucił, że się zgadza. Staliśmy w niedzielę rano, zgadaliśmy się, żeby nagrywać, włączyliśmy telefon i zaczęliśmy gadać do telefonu. No i oczywiście to było nie do przyjęcia w ogóle to, co nagraliśmy. Chyba 3 razy próbowaliśmy i za 4 razem to, co nagraliśmy, minimalnie zmontowaliśmy i wrzuciliśmy na kanał. A ja tak przynajmniej z filmów odbieram to w ten sposób, że wy macie bardzo podobny charakter, bo ten wasz humor, to w jaki sposób przedstawialiście się na filmach, no to tak naprawdę były jedna osoba w dwóch ciałach, tak bym to określił. Jak to wyglądało z waszej strony tak już bardziej zakulisowo? Jakby jak najbardziej mieliśmy wspólny humor, to na pewno. No i byliśmy w ogóle przyjaciółmi od przedszkola właściwie, więc no bardzo dobrze się znaliśmy, ale też bym właśnie zahaczył o tą drugą stronę, że się dopełnialiśmy, no bo tam, gdzie mi się czasami nie chciało, to ewidentnie Kuba dociągał. Tam, gdzie Kuba chciał coś zrobić, powiedzmy, po swojemu, no to też czasami wchodziłem w drogę, żeby to trochę poprawić. No ewidentnie wypełnialiśmy właśnie dwa rodzaje luk. No można powiedzieć, już z perspektywy czasu najpopularniejszą serią na kanale były właśnie Nocki. Nie wiem, czy wtedy w tym YouTubie 7 lat temu polskim ktoś robił tego. Myślę, że zdecydowanie. W sensie ten sukces, że tak powiem, no sukces, tak to nazwę, raczej no może szczęście, mając taki zerowy kanał właściwie i mieliśmy niesamowity wybuch oglądalności. Teraz właśnie ten trend wkradania się gdzieś, gdzie niekoniecznie ludzie powinni się wkradać, no teraz się bardzo rozpowszechnił na YouTubie i już niektóre sprawy właśnie kończą się w sądzie. Jak to wyglądało wtedy z waszej perspektywy? Czy wy obawialiście się jakichś konsekwencji prawnych? I jak to też wyglądało w kwestii właśnie odpowiedzialności, no bo mieliście wtedy sporą publikę, może nie aż taką jak obecnie, ale mogli się znajdować jacyś naśladowcy i mieliście coś z tyłu głowy, że może to pójść nie do końca w takim kierunku? No zdecydowanie mieliśmy. Nie gadaliśmy na pewno o tym w takiej ilości, w jakiej się powinno o tym rozmawiać, ale zawsze mieliśmy ten taki backup plan, że mimo wszystko, w sensie on nie jest zbyt dobry, ale zawsze sobie mówiliśmy i powtarzaliśmy, że mimo wszystko jesteśmy na tyle młodzi, że żadna osoba z ochrony nie weźmie nas za faktyczne zagrożenie i po prostu pozwolą nam wyjść bez robienia większego jakiegoś rozgardiaszu z tego. No i faktycznie 2 razy było tak, że po prostu nas wypuścili. Coś tam namieszaliśmy, tak gadaliśmy grzecznie, że o, nie wiedzieliśmy, tu, ten, i jakoś tak się zawsze udawało. No nie było to zbyt przemyślane. No właśnie, jakie Nocki jeszcze planowaliście? Albo ewentualnie mieliście jakiś pomysł, ale w końcu nie doszło do realizacji. Każdy obiekt, który jest popularny na ziemi, dosłownie przeszedł nam przez głowę. No wieża Eiffla oczywiście, no ale to były takie raczej wygórowane plany. To już specjal jakiś. Pałac Kultury poszliśmy zwiedzić i zobaczyć, jakby to tam wyglądało, ale nigdy to nie doszło do skutku, już nie pamiętam dlaczego. Przyznam, że jestem widzem zarówno twojego obecnego kanału, jak i kanału Wszystko Vlog i moje 2 ulubione odbiegają od Nocek, bo to było podawanie się za pierwszaków 1 września i podawanie się za wykładowców, więc tutaj jest z 2 stron barykady. Jestem dumny z tego i uwielbiam tą historię, bo ten odcinek jest jednym z, no to chyba moim ulubiony, podszywanie się pod pierwszaków. Ten pomysł w ogóle był oryginalny, w sensie, no wydaje mi się, że był mój, że ja zaproponowałem Kubie, żebyśmy to zrobili. I w ogóle zanim nagraliśmy odcinek, to jeszcze rok wcześniej, poprzedniego września, zrobiliśmy coś takiego bez nagrywania. Nikt nie zwrócił na nas uwagi. I jakoś rok później pomyśleliśmy, no dobra, no to jest dobry pomysł, żeby z tego nagrać właśnie jakiś film. Jeżeli chodzi o podszywanie się pod profesora, no to było moim zdaniem o wiele trudniejsze zadanie, bo o wiele łatwiej jest zgrywać takiego niewinnego dzieciaka, niż wzbudzić autorytet wśród studentów. Szczególnie jak się wygląda tak młodo, jak my tam wyglądaliśmy. No
ale jakimś cudem Kuba podołał zadaniu i się to w miarę udało. Ten kanał jest pełen dobrych wspomnień. To jest taki chyba pamiętnik teraz już. No, zdecydowanie. W ogóle każdy rodzaj social mediów w pewnym sensie, no to jest bardzo fajny pamiętnik. No filmy jeszcze bardziej, no bo jednak to nie jest nieruchome zdjęcie, tylko widzi się siebie wypowiadającego, robiącego różne rzeczy. Jeszcze ja często zwracam właśnie uwagę na montaż, jaki miałem kilka lat temu. No i ten aspekt taki i techniczny podejścia do ujęć i tak dalej, widać różnicę to na pewno. No i to jest taki inny rodzaj pamiętnika trochę, że można zobaczyć, jaki się postęp zrobiło. No i tutaj już było właśnie widać, że ten przeskok z pierwszego filmu na wszystko vlogu i pierwszego filmu na twoim kanale, no to tutaj już w kwestii montażu, w kwestii przygotowania generalnie, no jest już półka wyżej. No to miło mi to słyszeć, bo jakby też tak uważam, a poprawa w moich umiejętnościach montażowych zawsze sprawia mi dużo radości i zadowolenia. Może satysfakcji najlepiej pasuje. No, ale i tak uważam, że jeżeli chodzi o postęp w montażu, to u mnie to on raczej wyjątkowo powoli idzie i tak swoim tempem. Jak tak patrzę na niektórych twórców w dzisiejszym świecie internetowym, no to wciąż mnie zaskakuje, jak dużo można umieć w tak młodym wieku. Nie, to nie ma czegoś takiego, że trzeba z jakąś prędkością się uczyć, prawda? Z każdego właściwie progresu jestem bardzo zadowolony, więc a po prostu w przestrzeni ostatniego czasu zacząłem się skupiać bardziej na tym, żeby popracować trochę nad poprawą tego montażu. Przejdźmy do kwestii kontentu. Były nocne vlogi, to taka seria bardziej pogadankowa. Były tanie dania, były różne wyzwania. Pojawiające się też regularnie filmy bez scenariusza. W jakiej z tych sfer czujesz się najmocniej? Która jest takim tematem przewodnim tego kanału, jakby to nazwać? Wydaje mi się, że obecny twój kanał Bodzio, taki wszystko vlog w wersji single player troszkę, bo tutaj ta tematyka tych filmów całkiem nieźle jest przeszczepiona i no tak. No na wszystko vlogu też na pewno było dużo wyzwań i zdecydowanie to trochę zaabsorbowałem do swojego kanału. Jak ma się wyzwanie, powiedzmy właśnie na 30 dni, jasno określone, że co ma się robić przez te 30 dni, to jest to bardzo prosty scenariusz i niesamowicie to ułatwia nagrywanie i później montowanie. Tak jakby z góry jest określone, co trzeba robić, co trzeba nagrywać w trakcie tych dni i właściwie nie ma dużo roboty przed. To znaczy nie trzeba tam jakoś niesamowicie się rozpisywać ze scenariuszem, tylko właśnie jest jeden prosty zamysł i jego się trzeba trzymać. Być może faktycznie właśnie takie wyzwania bym wybrał jako serię przewodnią mojego kanału. Aczkolwiek w ostatnim czasie, powiedzmy w ostatnim roku, bardzo mi się też spodobało tworzenie filmów o jakimś konkretnym zagadnieniu. Czy tam na przykład podchodziłem do zagadnienia muzyki, trochę bardziej takiego, bym powiedział, filozoficznego punktu widzenia. Tak tutaj ewidentnie no, dużą inspiracją dla mnie były wszystkie takie naukowe kanały na YouTubie. Najbardziej to chyba Visos jest jednym z moich ulubionych. Tą naukę staram się przedstawić właśnie jak najbardziej zrozumiale. Chociaż czasami to bywa ciężko, naprawdę. Jak się słucham przy montażu, co ja gadam do tej kamery, to jest tragedia. Samo rozwój gdzieś tam mi świtał w głowie w ostatnim czasie, na przestrzeni, nie wiem, 2-3 lat. Jak się wyprowadziło od rodziców, zaczęło się mieszkać w swoim mieszkaniu i trzeba było samemu się, że tak powiem, przyciskać do roboty, no to nagle się zaczęło orientować, że to nie jest aż takie proste i trzeba sobie z tym jakoś radzić i na pewno się pojawiało dużo problemów, no i stąd ta jakby, no chyba właśnie z problemów takiego życia codziennego pojawiła się inspiracja na to, żeby robić swego rodzaju wyzwania i też, no nazwałbym to trochę poradniki, niekoniecznie dla widowni, ale nawet dla mnie samego na czas przyszły. A też to jest chyba taka samonapędzająca się trochę machina. Twoje właśnie życie, to jakie wyzwania przed tobą stawiało, no i twój kanał, bo kiedy masz jakieś wyzwanie, tak jak powiedziałeś, życia codziennego, no tutaj nie wiem, czy to jest jakieś, można to określić wyzwaniem, no ale żeby żyć, trzeba jeść, więc trzeba gotować. Taka prosta logika. No i tutaj już masz pomysł na film, tak naprawdę, rodzi się sam, no bo tak. Próbujesz nowego przepisu, no to czemu by tego nie nagrać w ten sposób? Później na przykład masz pomysł jakiegoś wyzwania, no i tutaj na przykład łatwiej jest ci to wyzwanie dokończyć cały miesiąc z danym wyzwaniem, no bo masz motywację, że jednak robisz z tego filmik i głupio by było po prostu przed samym sobą tak naprawdę okłamywać. Największa motywacja zawsze to był dla mnie film. W sensie jak zaczynałem film, w którym mówię, że coś będę robił przez 30 dni, to nic mnie tak nie przyciskało do faktycznie zrobienia tego przez 30 dni, jak właśnie film. Kuba, mój partner z poprzedniego kanału, właśnie często mówił, że
jak ma się jakiś problem albo coś do zrobienia w życiu, to żeby nagrać z tego film i są dwie pieczenie na jednym ogniu i to jakby strasznie ułatwia jakąkolwiek pracę. Właśnie na przestrzeni ostatniego tygodnia twoje słowo sprzed momentu ciałem się stało, bo miałeś film o kryzysie twórczym i to też przekułeś na kolejny pomysł. Tak, tak. No zdecydowanie miałem jakiś taki kłopot wewnętrzny, jakiś tak się zaciąłem na chwilę. No i co? No wystarczy sobie zadać pytanie, o co chodzi, czemu ja się zaciąłem i jakby zagłębić ten pomysł i już z samego tego zagłębiania może powstać fajny, ciekawy film. I właśnie te pomysły, które zawierają się w twoich filmach, myślę, że są niekiedy na tyle uniwersalne, że każdy też jest później w stanie coś z tego filmu wynieść dla siebie i przełożyć na swoje życie, więc myślę, że to też jest taka wartość dodana. No tak się zawsze staram. Nawet jak miałem jakiś film, który był bezpośrednio poświęcony mojemu wzbijaniu się w rankingu w grze komputerowej League of Legends, no to i tak starałem się to przedstawić w tak jasny sposób, żeby każdy mógł zaaplikować moje doświadczenia w tej grze komputerowej na po prostu cokolwiek innego on szkoli w swoim życiu. Zawsze staram się jakby jak najbardziej uniwersalnie te problemy przedstawiać, ale no nie zawsze to oczywiście się udaje. Tak, w kwestiach muzycznych no to już na wszystko vlogu. Miałeś pewien epizod. Jest też kolejny film, który bardzo mi się spodobał. Bitwa freestyle'owa. Może do tego nie będziemy wracać, bo tam myślę, że wszystkie szczegóły były jasno dosyć nakreślone, że tam jechałeś nie wiedząc, że będziesz zaraz w tym uczestniczył. No tak, nie ma tam raczej żadnych ukrytych ciekawostek. Ale teraz to mnie ciekawi, czy dalej się odzywają ludzie ze środowiska freestyle'owego? No zdecydowanie. W sensie co chwilę to do mnie wraca. No nie co chwilę, ale co jakiś czas do mnie wracają jakieś memy z tego, albo gdzieś widzę na TikToku, ktoś wrzucił shota z powrotem. No zdarza się też czasami, że jeżeli ktoś mnie rozpozna gdzieś na ulicy albo gdziekolwiek, gdzie się wypowiem w internecie, to jest rzucany głos na nie, czyli jakby tekst właśnie z tej bitwy freestyle'owej mój, jako taki inside joke, no to tak to się ciągnie za mną, ciągnie. Czyli jeżeli na twoim kanale coś by nie wyszło, to na pewno tym sobie już pomnik zbudowałeś. Tak. Coś po tobie w internecie pozostanie. A czy jacyś freestyle'owcy wiesz może, czy później oglądali ten kanał, komentowali coś, odzywali się osobiście? No, ostatnio do mnie napisał QK i zaprosił mnie na bycie jurorem w bitwie freestyle'owej, ale no na tą chwilę, bo to co miesiąc jest wydarzenie, ale na tą chwilę dopiero powiedziałem, że być może w listopadzie będę mógł, więc no nie chcę mówić, że będę jechał, bo nie wiem jak to się potoczy, ale no, odzywał się. I rozmawiając o tym, co robisz na swoim kanale, no to nie tylko wokół freestyle'u musimy się obracać. No i takie filmy, które zwróciły moją uwagę, to generalne treści dotyczące dokumentowania i systematyzowania życia. Nie wiem, jak ty byś to bardziej może jakoś konkretnie określił, ale chodzi mi o filmy, w których na przykład oceniasz swój poziom szczęścia, albo zamieniasz swoje życie w grę. I chodzi mi o to, skąd taka chęć, czy to właśnie jest przełożenie po prostu, bo wiemy, że lubisz gry, to raczej... Bardzo. To raczej nie jest tajemnicą i czy to było po prostu taka chęć przełożenia tego, żebyś poczuł się w naszym prawdziwym świecie jak postać z gry, czy może po prostu odczuwałeś taką potrzebę systematyzacji tego, co robisz w swoim życiu? Trochę połączenie tych dwóch rzeczy. Też jeszcze trzecia rzecz, czyli często obserwuję u siebie procesy myślowe, które wiem, że mam przez to, że przećwiczyłem je w grach. Na przykład bardzo często, jeszcze za dzieciaka, jak bardzo dużo grałem w szachy i chodziłem do klubu, no to zanim miałem prowadzić jakąś rozmowę ważną dla mnie, to analizowałem sobie w głowie tą rozmowę dosłownie tak, jak się analizuje pozycję w szachach, czyli że ja zagram tak, przeciwnik zagra tak, w sensie ja powiem coś i on pewnie mi odpowie to, no to ja na to mogę odpowiedzieć to. To drzewka dialogowe. Coś w tym stylu, tak. No zazwyczaj to było, gdy miałem poprosić tatę o komputer. Więc udawało się? Tu musiałem, no różnie bywało. Ale no, ewidentnie się tam wyćwiczyłem trochę w dyplomacji dzięki temu, ale tak, no skąd się to wzięło, że lubię tak dokumentować, znaczy, że dokumentowałem tak swoje życie, czy tam systematyzowałem. W doświadczeniu, w praktyce zaobserwowałem, jakie to daje efekty. Pierwszy raz chyba, jak zacząłem liczyć kalorie, nie pamiętam już z jakiego powodu, czy chciałem tam schudnąć, czy po prostu ktoś mnie zajawił aplikacją, która podlicza wszystko i chciałem zobaczyć, ale w momencie, jak zacząłem liczyć, to totalnie się zmieniły moje nawyki żywieniowe, bo nagle sobie uświadomiłem, ile tam kalorii jest w maśle, ile kalorii jest w słodzonych napojach. To jak dużo. Strasznie dużo. I jakby sam proces dokumentowania uświadomił mi bardzo dużo rzeczy. I tak samo było w momencie, gdy oceniałem na przykład właśnie dni. Tam dla słuchaczy, no to przez cały rok codziennie oceniałem dzień w skali od 1 do 10. Po prostu jak się czułem, jaki miałem humor tego dnia. W miarę wieczorem starałem się to uogólnić. No i też jakby na przestrzeni tych właśnie 365 dni, potem jak sobie siadłem do tego i analizowałem te
te dni, no to, to dużo rzeczy mi tak, wiadomo, niektóre oczywiste, że w piątek jest ślepszy humor, ale no, dostałem faktyczne potwierdzenie tego, że faktycznie w piątek mam lepszy humor. Wtedy na pewno doszedłem do wniosku, że ta różnica w tych ocenach jest na tyle duża, że chyba jednak nie spełniam się za bardzo jako programista. Wtedy na pewno miałem te przemyślenia. No, więc myślę, że takie dokumentowanie czegokolwiek w swoim życiu, takie jak najbardziej obiektywne, pomaga zaobserwować pewne rzeczy spoza tej naszej pierwszoosobowej perspektywy. Czy później, już w kolejnym roku, kiedy tego nie robiłeś, czy jakoś może łatwiej było ci ocenić to, jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego dnia, czy miałeś dalej takie zboczenie i czy bardziej po prostu jakoś łatwiej przychodziło ci zrozumienie samego siebie i własnych nastrojów? To ostatnie. To zrozumienie samego siebie na pewno gdzieś tam się polepszyło na przestrzeni tego roku. Nie wiem, czy gdybym tego nie robił i tak by się nie polepszyło, no bo to wiadomo, cały czas, całe życie dorastamy i tak dalej, ale no myślę, że trochę mi to dodało. Trochę te codzienne refleksje nad minionym dniem pomagały mi jakoś tak właśnie sobie to podsumowywać i potem myślę, że się to jakoś przełożyło. Ciężko mi powiedzieć jak, no bo to jest bardzo ogólnikowe, nie? Tu akurat nie mam aż takich konkretów, żeby się jakoś wypowiedzieć, ale ogólnie strzelałbym, że tak, że mi to pomogło. Tak czuję. Czyli zachęcamy naszych chyba słuchaczy. Tak, raczej bym zachęcił, żeby zobaczyć, tak? Chociaż spróbować, jasne, nie wszystkim. Wiadomo, nie u każdego inaczej może się to rozwinąć, ale warto spróbować, warto dać sobie szansę na, tak jak powiedziałeś, jakikolwiek w tej kwestii rozwój. Po ukończeniu swoich nominalnych, że tak powiem w cudzysłowie, studiów, podjąłeś się kolejnych studiów, tak, bardziej dla siebie. Tak, no już z taką, powiedziałbym, trochę większą przerwą, więc ewidentna różnica wieku w mojej grupie jest. Skąd się to wzięło? Pamiętam, że byłem na jednej imprezie i podszedł do mnie kolega, który już był po tym kierunku i mi a propos, na podstawie jednego mojego filmu, który wcześniej nagrałem, podszedł do mnie i mi powiedział, że te studia są totalnie dla mnie i tam właśnie są tematy, które poruszałem w danym filmiku. To był film o tytule Co widzimy po zamknięciu oczu i generalnie skupiał się na ciekawych mentalnych aspektach. Powiem szczerze, że ta jedna wymiana zdań z nim przekonała mnie do tego, żeby po prostu spróbować, a jak już spróbowałem pójść na te studia i się dostałem i byłem na pierwszych zajęciach i pierwszy raz siedziałem na wykładzie z własnej chęci, a nie tak trochę z przymusu i z presji otoczenia. Mega mi się to spodobało i zostałem już jeden rok za mną i teraz będę drugi zaczynał. Bo chyba na tym polega generalnie idea studiowania, taka per se, że po prostu z tyłu głowy takiego studenta siedzi ta myśl, że o nie, co będzie za 10 lat, muszę sobie znaleźć pracę po tych studiach i tak dalej. Taki cały czas mimo wszystko jest napędzany stresem i poczuciem niepewności odnośnie tego, co czeka go w przyszłości, a takie studiowanie dla idei zgłębiania wiedzy, zgłębiania danej dziedziny, no to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Tak, też ten pierwszy rodzaj też jest okej. Okay, tak, tak, wiadomo. Wiadomo, tak. Ale no, mi ewidentnie więcej radości sprawia takie zgłębianie właśnie wiedzy i totalnie stres cały odchodzi, no bo co, no jak mnie obleją, to ja się to jakby no, nie zależy od tego moje życie, więc o wiele z większym luzem do tego podchodzę, ale też mam wrażenie, że właśnie mi to pomaga i lepiej się uczę. Czy masz jakieś pomysły na nowe serie, na nowe wyzwania, bo no, wydaje się, że osoba taka jak ty, tych furtek ma przed sobą ciągle całkiem sporo, ciągle nowe się pojawiają i czy już jakaś jest blisko, żeby ją otworzyć? No zdecydowanie z takich, powiedzmy, świeższych rzeczy na moim kanale wlecą odcinki z kalisteniki, czyli trochę jednak ten aspekt fizyczny, ten aspekt naszego ciała, będę się starał dołączyć, bo się mocno tym zainspirowałem ostatnio, znaczy zajawiłem, może lepsze słowo tu akurat. To jest raczej taki pewniaczek, a jeżeli chodzi o jakieś luźniejsze, dalsze plany, na które nie mam potwierdzenia, no to tworzenie muzyki zawsze gdzieś tam mi krążyło po głowie, ale póki co za każdym razem kończyło się to na tym, że rano jak wstawałem i odsłuchiwałem beat, który stworzyłem, to no to wyrzucałem go od razu do kosza. Ale no też nad tym gdzieś, też mi to ciągle powraca do głowy, żeby gdzieś tam sobie przysiąść i się jednak pouczyć tego. A tak jeszcze kończąc, czy masz w głowie jakiś taki jeden główny projekt? No bo tutaj nie chcę się pokusić o jakieś porównania, ale mimo wszystko vlog, no to do głowy ciągle przychodzi Kuba Patecki i jego niedawny Iron Man. I czy ty myślałeś właśnie nad czymś podobnym, nad takim wielkim projektem, który da ci motywację do filmików,
w których będziesz mógł monitorować progres w danej dziedzinie i takim wielkim zwieńczeniem będzie ten finałowy odcinek. Znaczy, miałem od długiego czasu jeden wielki projekt w głowie, który miałby polegać na doświadczeniu jak najlepszych wrażeń zmysłowych z każdego ze zmysłów. To znaczy doświadczenia najlepszej restauracji na świecie, pobawienie się trochę tymi zmysłami, nie wiem czy wiesz, ale są takie tabletki, nie wiem co tam w nich jest, ale no generalnie to nie jest żaden nielegalny substytut, tylko to jest no nie wiem, czy też suplement, ale w każdym razie bierze się tą tabletkę i przestaje się czuć kwaśny smak. I na przykład jesz cytrynę i ona smakuje ci totalnie słodziutko. No i tego typu aspekty bym załóżmy rozwijał w smaku. Jeżeli chodzi o wzrok, też bym coś zrobił i taką wielką serię sobie kiedyś miałem, marzyłem w głowie. Oczywiście póki co jest to gdzieś tam w planach przyszłych. No. A jeżeli chodzi o fizyczne wyzwania, no to chyba w tej kalistenice będę gdzieś tam dążył do trudniejszych i trudniejszych figur. Jeżeli serię ze zmysłami udałoby się zrealizować, no to myślę, że no zainteresowałoby to widownię, bo tego też chyba na polskim YouTubie nie było, więc... No, więc na tego... żadnym YouTubie nawet. Możliwe. Nie. Aż tak się nie zgłębiałem, nie, ale no ja możliwe, też nie, więc może jest. Więc realizacji tego celu jak najbardziej ci życzymy. A czego jeszcze możemy ci życzyć? Bo kanał prężnie się rozwija, ty sam też się rozwijasz, więc tak ostatnie słowo na koniec. Czego ci możemy życzyć? Wiadomo, to nie nowy rok, ani nic, nie święta, ale tak... Wytrwałości, bo uważam, że na drodze dobrej jestem, więc tylko się utrzymać teraz. Więc tego ci właśnie życzymy. Mówił dzisiaj dla was Michał Kękuś, moim gościem był Bodzio. Siemano! Tak, przepraszam, słuchacze moi. Byli przyzwyczajeni do gorszych rzeczy nawet, więc spokojnie. Dobrze, odsyłamy was też na kanał Bodzia, więc tam zapraszam, wiele zapraszam. Ciekawych treści na pewno dla siebie znajdziecie. Do usłyszenia.